Ryszard Maj, Kolej od kuchni, zapraszam. Pociąg pośpieszny z Kołobrzegu do Poznania zbliża się do przystanku Oborniki, Wielkopolskie Miasto. Tu oczywiście zatrzymuje się i pojedzie dalej. Również tu za Obornikami kończy się linia jednotorowa, a zaczyna w kierunku Poznania dwutorowa i będzie miał wjazd na linię dwutorową na semafor, który wskazuje sygnał S6. Jakie jest w tym przypadku zachowanie maszynisty? Pociąg wyrusza w dalszą drogę, nabiera prędkości. Mechanik powoli przechodzi z jednej pozycji na drugą. W tej chwili będziemy wjeżdżać na most na rzece Warcie. Tu jest posterunek zdalnie obsługiwany. Kiedyś była oczywiście nastawnia, teraz jest już to unowocześnione. I na semaforze mamy sygnał S6, czyli czytamy, jak mówiłem, zawsze od dołu, czyli przy tym 100 km na godzinę. Dlaczego 100 km? Właściwie do 100 km na godzinę. Dlatego, że mamy wyświetlony zielony pasek, a górny zielony ciągły, czyli jazda z największą dozwoloną prędkością. I teraz właśnie przejeżdża przez rozjazdy chronione tym semaforem. Czyli najprościej w naszym przypadku maszynista nie osiągnie prędkości 100 na godzinę, ponieważ tu jest ograniczenie do 80 km na godzinę. Więc musi poruszać się z tą prędkością. Z chwilą, kiedy minie wskaźnik W16, za którym znajduje się wskaźnik prędkości drogowej 120 na godzinę, ten pociąg ma 120 km na godzinę prędkość rozkładową, więc maszynista pojedzie z tą prędkością w kierunku Poznania. A jeżeli na przykład będzie pociąg, który ma 100 na godzinę, no to oczywiście pojedzie 100 na godzinę i nigdy nie wolno mu podnieść prędkości do prędkości drogowej 120. I teraz maszynista spojrzał na zegarek i z pełną prędkością jedzie w kierunku Poznania.